Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będziemy uczyć się, jak ustawiać reklamy na TikToku. Reklamy na TikToku bardzo szybko się rozwijają. Coraz więcej reklamodawców wchodzi na TikToka. Ostatnio wprowadzono polski panel. Możesz wykorzystać w pełni potencjał tej platformy społecznościowej. Przejdźmy sobie do panelu. Kiedy klikniemy sobie tutaj Create Now konto, to automatycznie przejdziemy do takiego panelu, gdzie będziemy mogli sobie. O, ja już mogę wybrać konto. Ty możesz się zalogować swoim TikTokiem, albo też swoim mailem i w prosty sposób stworzyć konto reklamowe. To mamy już za sobą. Jesteśmy w takim przykładowym koncie, które stworzyłem na potrzeby poradnika. I zobaczcie, mamy tutaj już skonfigurowane, że chcę, nie chcę automatycznych płatności, tylko chcę przelewać pieniądze na to konto reklamowe. Więc wystarczy, że ja sobie wejdę w zakładkę tutaj płatność. Klikam w przycisk płatność. Ja mogę wybrać, ile środków chcę przelać. Momencik, tutaj mi się panel załaduje i mam opcję dodać, do, dodać kartę. E, czy to ma być PayPal, czy zwykła karta płatnicza? I tu wklepujemy sobie dane e, karty. Tak, tak. Kiedy sobie to uzupełnimy, to klikamy prześlij, ta karta zostanie nam zatwierdzona. Partnerami kanału są web Learn, narzędzie do tworzenia i sprzedawania kursów online. BitTimes narzędzie do budowania stron sprzedażowych i zegarków odliczających czas do końca kampanii. Krupel, hosting dla Twojej strony internetowej oraz domeny. Tipay najlepsza bramka płatności dla Twojego biznesu. Top online, topowa agencja SEO w naszym kraju. Piotrkamiński.eu. Strony, które zarabiają na siebie ze zniżką minus 30%. Linki do partnerów znajdują się w opisie. Następnie będziemy mogli kliknąć dodaj środki. Minimum 40 zł, ja tu mogę wpisać na przykład 400. I kliknąć dalej, i automatycznie później pobierze te środki z karty. Będziemy mogli te środki wydawać na reklamy. Mamy tu jeszcze jakieś kwestie dokumentów, płatności, promocje, jakieś. Kody, zrealizuj kod promocyjny. Jeżeli TikTok wyśle Ci taki kod, możesz sobie zrealizować kod i on automatycznie doda Ci środki. Podczas zakładania konta bardzo ważne jest, żeby wypełnić wszystkie dane firmowe, ponieważ będziemy później od TikToka otrzymywać faktury za nasze reklamy. Zanim ruszymy z reklamami. Wchodzimy w zakładkę Zasoby. Ta zakładka jest bardzo gdzieś tam istotna, bo to tutaj, pod opcją zdarzenia, zobaczcie, że ja mam w ogóle polski panel. Tutaj, wybieramy sobie język. Tutaj możesz wybrać język i ja wybrałem sobie polski, bo od niedawna jest taka możliwość na TikToku. Czy chcemy skonfigurować zdarzenia w aplikacji, czy zdarzenia w witrynie? W większości przypadków, jeżeli tutaj nie jesteście właścicielem apki na telefon, to będziemy wybierać zdarzenia w witrynie. I ja tutaj już mam podpięty pixel i zobaczcie, ja mogę sprawdzić instalację kodu pixela. Jeżeli byłbym w przeglądarce Chrome, na razie mnie nie ma, jestem na Safari, to mógłbym sobie pobrać taki dodatek Asystent Pixel TikTok. I sprawdzić, czy poprawnie na mojej stronie jest zainstalowany Pixel. Wtedy wchodzę na stronę, czyli ja bym się zalogował na tomaszguzik.pl. Wejdę sobie na szybko, tomaszguzik.pl i wtyczka TikTok Pixel Helper. Rozszerzenie do Google Chroma pokazałaby mi, że wszystko jest poprawnie tutaj zainstalowane. Wyświetliłoby się zdarzenie i tak dalej. Ja mam TikToka, Pixel TikToka zainstalowany i mogę też kliknąć konfigurowanie zdarzeń internetowych Pixel TikTok, wpisać tutaj nazwę, jakiś tam test i kliknąć sobie dalej i mogę zainstalować kod Pixela ręcznie lub automatyczne konfigurowanie za pośrednictwem takich platform jak Shopify, Google Tag Manager itd., itd., Następnie, jak sobie to wybierzemy, będziemy mogli te zdarzenia sobie konfigurować. Może nawet gdzieś byśmy tutaj spróbowali coś zrobić. Wejść w piksela, który już jest utworzony przeze mnie i wgrany na stronę. Zdarzenia testowe. I ja mogę tutaj zobaczcie, zrobić takie zdarzenie: zdarzenie testowe przeglądarki, wprowadź adres URL swojej witryny internetowej i kliknij wygeneruj kod QR. I tu masz instrukcję. Zeskanuj kod QR za pośrednictwem urządzenia mobilnego, na którym możesz wchodzić w interakcję ze swoją stroną, aby wywołać skonfigurowane zdarzenie. Gdy zadarzenie zostanie odebrane, poprawnie pojawi się na ekranie, lub zdarzenie testowe serwera. Tutaj możemy wybrać zdarzenie testowe, skopiować sobie diagnostyka, jeżeli będą jakieś problemy, nie otrzymano danych, tutaj będą się pojawiać zdarzenia, przejść do zdarzenia testowego. Jeszcze mamy tutaj opcję ustawienia informacji odnośnie jak się nazywa konto reklamowe, jaki numer, pixel TikToka, mogę tutaj kliknąć i mam tutaj kod do skopiowania, wystarczy, że go wkleję klej kod podstawowy do nagłówka swojej witryny. Mogę też go pobrać mogę przesłać wiadomością mailową taki kodzik i tutaj wpisać adres e-mail do kogo chcę taki kod piksela wysłać. Kiedy mamy to już zrobione i dane są zbierane z naszej strony internetowej kolejną rzeczą o której musimy sobie porozmawiać są grupy odbiorców tak jak na Facebooku mamy tutaj opcję tworzenia grup niestandardowych oraz grup podobnych odbiorców do osób, które są w grupie niestandardowej. Wybieramy grupę niestandardową i możemy tutaj podziałać na kilka sposobów. Możemy e, utwórz listę osób, które wyświetliły lub przesłały formularz w reklamie mające na celu generowanie potencjalnych klientów. Czyli osoby, które Wchodziły w interakcje z naszymi reklamami lead-atsowymi, czyli takie pozyskiwanie z formularzy. Możemy tworzyć na podstawie zaangażowania czyli osoby, które widziały treści, kliknęły je lub zainteresowały się nimi. Jeżeli jesteś zasięgowym twórcą, nie jesteś w jakiejś niszy, no to te, te grupy będą bardzo szerokie. Możemy wybrać aktywność w aplikacji, możemy utwórz listę osób, które obserwowały twoje konto na TikToku biznesowym. Jeżeli masz ustawiony biznes account, no to reklama do followersów. Możemy wybrać ruch w witrynie i z tego będziemy korzystać najczęściej, czyli skorzystaj z narzędzia na podstawie ruchu lub plik klienta, czyli kliknę sobie w to i mogę tu przysłać. E, listę zapewne adresów mailowych, lub numerów kontaktowych telefonicznych. Tutaj mamy informację. Ze względu na, na zasady przejrzystości, może wystąpić mniej dopasowań adresów mailowych telefonów, lub może ich nie być wcale. E, zasięg i częstotliwość zezwól na użycie w kampaniach o celu zasięg i częstotliwość. Możemy sobie to zaznaczyć. Nazwa grupy odbiorców. Tutaj wpisujemy nazwę, czyli na przykład. Nasza baza newsletter i kierujemy do osób, które są zapisane u nas w newsletterze, a później możemy stworzyć grupę podobnych odbiorców. I to wszystko, jeśli chodzi o to, ale możemy też stworzyć grupę niestandardową do, na podstawie ruchu w witrynie. I włącza nam się taki panel, i możemy użyć opcji. E, ukończyli rejestrację, wyświetlenie treści, dodanie do koszyka, złożenie zamówienia w e-commerce, zainicjowanie płatności, wyszukiwanie, kliknęli jakiś przycisk, na przykład kliknęli przycisk. I tutaj mogę wybrać za pośrednictwem następujących pikseli. Możemy wybrać, nie wiem, wyświetlenie treści i tutaj wybrać nam stronę podziękowania. Mamy tutaj opcję dodaj zasadę, poszerz grupę odbiorców lub zawęź. Możemy też wykluczyć osoby, i tutaj wybieramy też zakres. Kiedy podjęli te działania, najczęściej będziemy wybierali tutaj opcję 30 dni. Następnie chcemy sobie wykluczyć osoby, które wyświetliły na przykład stronę podziękowania za wypełniony formularz. Czyli kierujemy do osób, które były na landingu, ale nie chcemy osób, które wypełniły jakiś nam formularz. No, możemy takie wykluczenie dokonać albo czytali bloga. Nie chcemy osób, które czytali bloga, i wtedy wkleimy tutaj link. Ustawienie grupy odbiorców. Automatycznie otwierasz grupę odbiorców, aby zobaczyć najnowsze dane lub zezwól na użycie swojej grupy odbiorców w kampaniach w celu zasięg, tak? To sobie wybierzemy. Następnie klikamy zatwierdź i taka grupa odbiorców jest zrobiona. W momencie, kiedy mamy już grupę niestandardową i chcemy poszerzać nasze kampanie, wyczerpaliśmy jakiś tam ruch i chcemy zrobić podobnych odbiorców, to wystarczy, że w tym kanale ja wybiorę grupę z którą wcześniej stworzyłem, i zawrzej źródło pomiń lub zawrzej, czyli pomijamy to źródło, chcemy docierać do nowych, z jakiego systemu mają być to ludzie, umiejscowienie możemy wybrać wszystkie umiejscowienia, lokalizację wpisać tutaj Polska. Polska, chcemy ludzi z Polski, wielkość grupy, zawęź, poszerz lub zrównoważona. Wielkość tej grupy, nazwa grupy, zasięg częstotliwościach. I możemy w ten sposób tworzyć grupy osób, które są podobni do naszych followers'ów, podobni do osób, którzy są aktywni na naszym profilu, podobni do osób, które wykonały jakąś konwersję na naszej stronie internetowej. Kiedy mamy to skonfigurowane, mamy już doładowaną płatność, mamy skonfigurowane grupy, to klikamy sobie kampania i utwórz kampanię. I mamy albo tryb uproszczony, albo tryb indywidualny, który pozwala przejąć kontrolę nad całą kampanią. Zazwyczaj będziemy korzystać z tego, oczywiście, rozwiniętej opcji. I tutaj pojawia się etap celów reklamowych. Jeżeli zależy nam. Na dotarciu chcemy mieć bardzo dużo wyświetleń, zasięgów, dotrzeć do jak najszerszej puli ludzi, wybierzemy sobie świadomość i budowanie zasięgów. Ten cel reklamowy jest zazwyczaj przeznaczony do dużych brandów typu McDonald's, Coca-Cola i wielu, wielu firm, gdzie jesteśmy w stanie zapadać, budować tą świadomość, ale niekoniecznie zależy nam na przejściach na stronę, konwersjach i tak dalej. Jeżeli chcemy tylko i wyłącznie wygenerować ruch na witrynie, to weźmiemy reklamę na ruch. Ale niekoniecznie będzie to ruch wartościowy, tylko system zacznie nam optymalizować reklamę pod kliknięcia i często będzie dążył do tego, żeby generować jak najtańsze kliknięcia, jak najwięcej ruchu, ale niekoniecznie będzie się to kończyło sprzedażą. Wyświetlenia filmów. Jeżeli chcemy podbić sobie wyświetlenia naszych TikToków, na przykład mamy jakiś TikTok, który fajnie generuje nam followersów, chcemy więcej followersów. Chcemy więcej wyświetleń, żeby ludzie po prostu oglądali nasze filmy. No to wybierzemy wyświetlenia filmów. To jest coś, jak tam, przypuśćmy, chcemy na YouTube się reklamować i chcemy mieć więcej wyświetleń, to wybieramy reklamę Infit. Tutaj wybieramy opcję wyświetlenia filmów. Pozyskanie potencjalnych klientów to jest standardowa reklama lead ads, czyli będzie się włączał automatycznie nam formularz błyskawiczny, gdzie możemy wypełnić sam adres e-mail, imię, zatwierdzić. I to wszystko, czyli reklama na pozyskiwanie leadów bez wychodzenia na stronę internetową. Interakcja ze strony społeczności, zdobądź więcej obserwatorów lub wizyt na profilu. Jeżeli zależy nam na followersach, chcemy coś, nie wiem, na przykład działamy z reklamodawcami, chcemy mieć więcej tych followersów, to wybierzemy ten cel reklamowy i będziemy dosyć tanio pozyskiwać nowych odbiorców na profilu. Najważniejsza będzie konwersja, oczywiście, i możemy albo promować aplikację, albo wybrać konwersję witryny internetowej. My w tej chwili na tym koncie nie mamy pokonfigurowanych konwersji, ale na przykład możemy na landing page wybrać sobie konwersję, wyświetlenie e, strony thank you page czyli strony podziękowania za zapis na formularzu. W celach edukacyjnych, w tym poradniku, wybierzemy sobie cel reklamowy ruch. Chcemy przekierować ludzi na stronę. Wybierzemy sobie teraz nazwę kampanii. Przykładowa nazwa. System nas pyta, czy chcemy utworzyć już jakieś testy AB, czy chcemy optymalizować budżet na etapie kampanii i ustawić budżet kampanii. Tak, tak. Czy chcemy, żeby automatycznie optymalizował rozlokowanie budżetu? Tego nie polecam. Testy AB to zależy od Twojego budżetu reklamowego i tutaj ustaw budżet. Budżet dzienny, budżet całkowity, wysokość budżetu musi być mierzona o, czyli co najmniej dziennie 200 zł, no to jak ja mam w tutaj wcześniej było 80 zł, to jest chyba nowy konto i dlatego wprowadzili taki limit, ale przypuśćmy, że sobie zaznaczymy 200 jak będziesz miał tutaj konto z historią zazwyczaj jest 80 przechodzimy do zakładki kontynuuj i mamy tutaj opcję czy chcemy wy typ promocji w aplikacji czy w witrynie witryna internetowa ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa to nie obejmuje grup odbiorców poniżej 18 roku życia dobra aplikacja możemy wybrać sobie aplikację no, nie mamy skonfigurowanej umiejscowienia automatyczne Wybrane umiejscowienia. Możemy tutaj odznaczyć na przykład pangl, wyświetla się tylko i wyłącznie na TikToku. Ustawienia zaawansowane, udostępnienia filmów, pobieranie. Zalecamy pozostawienie włączonych komentarzy. Sprzyja to większej liczbie wyświetleń, konwersji, reklam. Lub umiejscowienia automatyczne. Wtedy system sobie automatycznie dopasuje, gdzie wyświetlać naszą reklamę. Aby z jak największym prawdopodobieństwem doszło do konwersji, rodzaj kreacji, zautomatyzowana optymalizacja kreacji lub wyłączona. Targetowanie, wybierzemy niestandardowe targetowanie i ustawimy, do kogo chcemy docierać z naszymi reklamami. Lokalizacja to w jakim umiejscowieniu będą te reklamy, czyli w Polsce. Języki jest to język przeglądarki. Możemy wybrać na przykład angielski i polski. Dobra, Polski. Bo możemy też docierać do osób, które mówią w języku, mają przeglądarkę w języku angielskim, a są na przykład w Polsce. Jest dużo specjalistów, nie wiem IT i tak dalej. Dużo używają swojej aplikacji, przepraszam, to nie jest język przeglądarki, tylko aplikacji TikToka, oczywiście pomyliło mi się z innymi systemami reklamowymi. Tutaj mamy płeć i zazwyczaj no, zależy od produktu i usługi, którą się odczycie, możecie wybrać mężczyzna lub kobieta i wtedy widzicie, że tutaj ta grupa jest Zawężana, bo jak damy bez ograniczeń, no to ona jest dosyć szeroka. Jak zawęzimy sobie, to jest już zrównoważona i już mamy 4 miliony maksymalnie gdzieś tam, a tutaj możemy dotrzeć nawet do 9 milionów. Następnie, określamy wiek, to też możemy na podstawie Google Analyticsa sobie popatrzeć w segmenty i zastanowić się, do kogo chcemy puszczać nasze reklamy. Jeśli eksponujesz, to jeśli promujesz lub eksponujesz produkt, markę sklasyfikowaną jako produkty bogate w tłuszcz, sól, cukier, musisz zaznaczyć checkboxa tutaj. Grupa odbiorców, i tutaj możemy uwzględnić lub wykluczyć grupy, które wcześniej tworzyliśmy na początku tego poradnika czyli wybieraliśmy sobie grupy odbiorców, tworzyliśmy je, ustawialiśmy oraz możemy tutaj wykluczyć. Następnie mamy zainteresowania: możemy wybrać jakieś zainteresowania przykładowe, do których chcemy dotrzeć. Kiedy nie mamy jeszcze grup odbiorców, bardzo często będziemy z tych Zainteresowań, korzystać. Możemy też wybrać: pokaż wszystko i wybrać wszystkie kategorie. Następnie budżet i harmonogram. Możemy sobie na tym etapie ustawić budżet dzienny. 80 zł, czyli na tym etapie możemy zmniejszyć ten budżet, wyświetlać grupy, a spróbujmy wpisać jeszcze mniej, co się stanie. O, i tu mamy komunikat. Od 80 zł dziennie możemy puszczać reklamę. Czyli po prostu nie ustawiaj tego budżetu na etapie kampanii, tylko na etapie już tutaj grup reklam. Harmonogram wyświetleń, czy chcemy cały dzień, czy może określone godziny. Tak możemy sobie pozaznaczać, kiedy chcemy te reklamy wyświetlać, bo na przykład nasza placówka jest wyświetlona w jakieś określone godziny i nie chcemy puszczać reklam w jakimś przedziale czasowym, najczęściej będziemy korzystać z całego dnia. Cel optymalizacji: chcemy kliknięcie czy wyświetlenie strony docelowej, i tutaj będziemy, będzie nam zależało nie na kliknięciach, tylko na wyświetleniach strony. My nie chcemy, żeby ktoś sobie kliknął i nie, wszedł, nie, nie zaczekał, aż się nam strona załaduje, tylko chcemy wyświetlać strony docelowe. Mamy tu limit kosztów: możemy ustawić, ile jesteśmy w stanie zapłacić. Sugerowany tutaj mamy jakiś budżet za kliknięcie, lub możemy ustawić najniższy koszt. Jeżeli chcemy optymalizować, nie zawsze ten najniższy koszt będzie najlepszy, ale w wielu przypadkach będziemy właśnie na tym nam zależać, szczególnie jeżeli korzystamy z celu reklamowego ruchu. Zdarzenie rozliczeniowe to jest oczywiście koszt za 1000 wyświetleń. Tryb wyświetlenia jest standardowy. Klikamy sobie dalej. Przeszliśmy dalej i tak, tutaj możemy wybrać logo. Możemy wybrać naszą nazwę profilu na reklamie i możemy skonfigurować naszą tutaj. Wybrać też nasze konto, po prostu. Zobaczcie, użyj konta TikTok. Ciach. Użyj konta TikTok, wybierz TikToka. Użyj własnego konta. To masz Możemy też użyć innego autoryzowa, autoryzowanego konta lub posta. Autoryzuj post TikTok. Ciach. Prowadź kod posta TikTok i wyświetl go podgląd. Po Zobacz tu masz instrukcję, skąd ten kodik sobie pobrać. Wchodzisz na aplikację TikTok z telefonu, wybierasz film, który chcesz wrzucić do reklamy. Pobierasz ten kod, kod do reklamy. Wklejasz tutaj i wyszuka ci ten filmik, będziesz używał tego filmiku. Format reklamy post TikTok. Kreacja reklamowa post TikTok. Eee, przepraszam, użyjmy własnego konta. Wybieramy film i możemy albo przesłać film, albo wybrać z biblioteki. Jeżeli tutaj mamy jakąś bibliotekę, możemy też skorzystać z biblioteki kreacji obrazy. Nic nam się tu nie wyświetla, więc nie możemy. Więc tak, możemy przesłać film, albo wybrać już istniejący za pomocą tego kodziku. Post TikTok. Uwaga. Wyświetliło mi tu wszystkie moje TikToki, które opublikowałem na koncie. Ciach mogę sobie wybrać TikToka, zatwierdź i mamy już jakąś tutaj reklamę ustawioną. Możemy też ustawić błyskawiczna strona TikTok, tak zwany instant page. Jeżeli nie mamy strony internetowej, możemy sobie taką stronkę utworzyć szybko w obrębie TikToka i wtedy automatycznie będziemy kierowali na TikToka. Oraz no nie będziemy potrzebowali strony internetowej. Dostosuj treść wezwania do działania. Jaki ma być przycisk? Wyrażasz zgodę na wyświetlanie wskaźników skuteczności, wybieramy. I wezwanie do działania może być dynamiczne, gdzie TikTok sam sprawdza, który tutaj przycisk działa najlepiej, lub wybrać coś ze standardowych opcji. Na przykład, kup, zarejestruj się, skontaktuj się, umów, zamów zainstaluj, zobacz, że mamy sporo tych tutaj, odwiedź sklep, zamów, przedsprzedaży, najczęściej będzie, nie wiem, skontaktuj się albo więcej. Eee, następnie śledzenie, no to tutaj już wybieramy naszego piksela, który mamy wcześniej skonfigurowany i wydarzenia w aplikacji, ustawienie śledzenia firm zewnętrznych, adres URL służący do śledzenia wyświetleń, adres URL służący do śledzenia. kliknięć tego nie będziemy ustawiać, bo wybierzemy sobie po prostu gotowego piksela, który mamy wgrany, sprawdzony, zainstalowany. Na końcu wybieramy tylko i wyłącznie prześlij i nasza kampania zostanie gotowa do akceptacji przez TikToka i później twoja reklama ruszy. Jeżeli chcesz, aby moja firma zajęła się ustawianiem reklam na TikToku dla ciebie, wejdź na stronę darmowa-rozmowa.pl i wypełni ten prosty formularz, a ja się z tobą skontaktuję lub zadzwoń bezpośrednio na ten numer 602 727 263. Pozdrawiam cię serdecznie Tomasz Guzik, marketing i sprzedaż.